Więc to takie... Posłuchamy. Dzisiaj mamy takie różne klamry, które się zamykają. Tak, tu będą... Niepodległość, masoni, wolnomularze, nas też, psychiatrzy. Najczęściej się mówi, że marszałek chętnie otaczał się wolnomularzami. Wiemy o tym, bo kilka spraw zbadałem. Wiemy o tym, kiedy wysyłał ich w misjach. Więc oni, szczególnie ta misja angielska. Więc było to doskonałe rola właśnie wolnomularzy, którymi się posługiwał. Były to doskonałe kanały przekazywania informacji. Więc Brytyjczycy doskonale wiedzieli, że gra dyplomatyczna czy gra polityczna Piłsudskiego w 14 roku, czy na początku 15, nie jest to oczywiście ten alians z Austrią, jest to taka cnota zmusu. Więc tutaj do tego to służyła znajomość i loże. Więc, ale to jest jakby inny wątek. Powróćmy do dwóch dni, jeśli mogę powiedzieć, 12 i 13, zapomniane dni. Mówimy 11, mówimy 14, a ja chciałbym powiedzieć, co się stało 12, co ważnego z punktu widzenia powstawania państwa i tworzenia naszej dyplomacji. A tak mało mówimy o naszej dyplomacji, częściej mówimy o wojsku jednak. I współcześnie też chyba. 12 listopada zaszedł ważny akt, jeśli chodzi o utrzymanie stosunków dyplomatycznych. Pamiętajmy, że w Warszawie przebywali dyplomaci akredytowani przy rządach tymczasowej Rady Stanu, później Rady Regencyjnej. I tego dnia przebywający w Warszawie poseł i minister pełnomocny Austro-Węgier Stefan Ugron przesłał do MSZ oświadczenie następującej treści. Ja to oświadczenie chciałbym przeczytać, bo jest to dokument praktycznie nieznany. Poza wąskim kręgiem osób, które się już bezpośrednio tym zajmują. Ale proszę zwrócić uwagę, jak funkcjonują służby dyplomatyczne, bo tu widać kuchnię dyplomacji. W tej chwili bardzo ciekawa przecież praca ukazała się również pokazująca dyplomację sąsiadów, ale na tych polskich podręcznikach również nasi młodzi adepci dyplomacji powinni się uczyć, jak na kazusach załatwiać, rozwiązywać problemy. Czytamy w tym dokumencie. Niezależnie od zmian, jakie zaszły w ostatnich czasach, w wewnętrznym układzie politycznym monarchii austriacko-węgierskiej, ta ostatnia nie przestaje, aż do nowego oświadczenia, istnieć z punktu widzenia międzynarodowego jako państwo samoistne. Wobec tego legacja austro-węgierska rezydująca w Warszawie winna być uważana jako misja dyplomatyczna akredytowana przy rządzie polskim. Przypada jej też według instrukcji tak dziś, jak i w przyszłości przedstawicielstwo Austro-Węgier w tym kraju, również jako opieka nad wszystkimi obywatelami austriackimi i węgierskimi. No, proszę. Proszę zwrócić uwagę, jak dbano o to, aby stosunki dyplomatyczne, niezależnie co się działo we Wiedniu, a wiemy co się działo, spadały korony cesarskie. Wystarczy, rewolucja, monarchia wielonarodowościowa się rozpada, marsz Radeckiego bardzo smutnie brzmi wówczas. I następnego dnia mamy podobną próbę, samozwańczą próbę ogłoszenia się przedstawicielami dyplomatycznymi, tym razem Niemiec w Warszawie, podjęli komisarz niemiecki przy rządzie Królestwa Polskiego hrabia Hugo Lerchenfeld oraz przedstawiciel z Auswärtigenamtu przy rządzie Królestwa Polskiego Eugen Oettingen. I tu władze polskie już miały większy problem do zgryzienia. Piłsudski nie zgodził się na pobyt przedstawicieli niemieckich w Warszawie, jako że reprezentowały dawną okupację. Natomiast 14 listopada Lerchenfeld informował swych zwierzchników w Berlinie o rozmowie z Piłsudskim. Ten powiedział, że co najwyżej mogą to być stosunki polsko-niemieckie, jak stosunki między państwami neutralnymi, ale musi być przysłana nowa misja i tak też się później stanie. Także proszę zwrócić uwagę, w gabinetach dyplomatycznych działy się ciekawsze rzeczy aniżeli na ulicach. No na ulicy tylko dorożki z bronią, rozbrojeni Niemcy. Takie to widowiskowe, łatwe to jest do sfilmowania, później można to pokazywać. Natomiast w zaciszu gabinetów z reguły mówi się o tym, o czym niechętnie się informuje opinię publiczną. Ale my informujemy. Tak, wprawdzie... ale dlatego tu się spotykamy przecież. Te sprawy w sumie tutaj pokazuje kuchnię dyplomacji. Jestem przekonany, że obecnie w gabinetach, jeśli możemy sądzić, rozmowy wyglądają podobnie. Przecież szczegółowe kwestie trzeba również szczegółowo i dyskretnie załatwiać. Więc otwarta dyplomacja polega tylko na tym, że się informuje o końcowym efekcie. Czyli wygląda na to, że mamy tak naprawdę tydzień niepodległości.
Tak myślę. Bo 10 znaczy 10 listopada, tak, 11 jest, listopada, 12 to wcale listopada, nie było 13. łatwe, bo można by przyjąć, że data 14 listopada jest lepsza, bo wówczas, aniżeli 11, bo wówczas Piłsudski przejął pełnię władzy. Ale też wcale nie złą datą byłoby zaistnienie Polski na arenie międzynarodowej, czyli dzień 16 listopada. A dlaczego akurat 16? A dlatego, że wówczas nastąpiła notyfikacja państwa polskiego, czyli ogłoszono światu, że Polska powstała. I to jest bardzo ciekawy dokument z tego względu, że kiedy ja uczyłem się jeszcze w szkole średniej, a później na studiach i czytałem o tym dokumencie, no piękny dokument, państwo polskie zostało, świat został poinformowany o powstaniu państwa polskiego. Przesłano wówczas depesze, Piłsudski przesłał depesze jako wódz naczelny do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do rządów angielskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i niemieckiego. Ale proszę zwrócić uwagę, ten dokument, teraz jeśli się przyjrzymy temu dokumentowi, warto nie z głębszej analizy. Mianowicie, dokument został podpisany przez Piłsudskiego, ale kontrasygnowany przez Tytusa Filipowicza i tam jest taki dopisek za ministra spraw zagranicznych. No proszę. A ja się pytam, jakiego rządu? Przecież nie było rządu wówczas, bo nawet prowizorium był z tego, później zrobił się poważny problem. Czyli proszę zwrócić uwagę, że notyfikacja... Czy to znaczy, że ten dokument był nieważny? A można tak właśnie by powiedzieć. Czyli Polska zaraz... wciąż jest... Nie, no już chyba jesteśmy niepodlegli, czy nie? O właśnie, zaraz to wyjaśnię. Czy może to oznaczać, że... Mam obywatelstwo rosyjskie albo austro-węgierskie? Ale proszę, my teraz tak mówimy, się śmiejemy troszkę z tego, nie, ale ten... rosyjskie chętnie. Ale ten problem, że Tytus Filipowicz podpisał ten dokument notyfikacyjny jako za ministra spraw zagranicznych, on wypłynął po kilkunastu dniach, kiedy w MSZ-cie doszło do rozdźwięków, jako że tu wyprzedzę już tok wydarzeń, powstaje rząd Moraczewskiego. W rządzie Moraczewskiego ministrem spraw zagranicznych zostaje Leon Wasilewski. Początkowo panowie ze sobą współpracują. Tytus Filipowicz współpracuje z Leonem Wasilewskim do czasu, aż pokłócą się o koncepcję polityki zagranicznej. Upraszczając, chodziło o to, że Tytus Filipowicz zarzucił Leonowi Wasilewskiemu, że ten nie dba o to, aby polska delegacja pojechała do Paryża. Natomiast zarzucił mu to, że na przykład zajmuje się rząd wydawaniem rozporządzeń o zdejmowaniu korony z orła. Pamiętajmy, ministrem spraw wewnętrznych był Tugut i było takie powiedzenie, nawet za Tuguta zrobili z orła koguta. I tak później dyskretnie, później to przywrócono. A kto dziś pamięta o tym właśnie? I to w prasie oczywiście mogliśmy o tym przeczytać, bo... doszło, w wolnej prasie, tak? Tak, w Kurierze Warszawskim i w innych warszawskich. Oczywiście panowie dyskutowali, jak się pokłócili. To taka tradycja polska polityczna, bo panowie dyskutowali między sobą poprzez listy otwarte, czyli Tytus Filipowicz napisał dwa listy otwarte do swojego zwierzchnika Leona Wasilewskiego, które opublikował w prasie. Czyli to tak... Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. To tradycja dyskusji. Ja myślę, że to jest tak. Można 11 listopada koturnowo, och i ach, oczywiście, ale można powiedzieć, że... I oczywiście powinniśmy być dumni z tego święta. Odbudowaliśmy państwo. Był to dobry okres dla obu ośrodków politycznych. I dla Piłsudskiego, i dla Dmowskiego. Ale każdy człowiek ma w życiu różne okresy, więc politycznie ten był na pewno dobry w ogóle dla nas, jako dla społeczeństwa, dla narodu polskiego. Natomiast te kłótnie polityczne, oczywiście, jeśli wczytamy się teraz w ocenę tego dokumentu, no właśnie w jaki sposób, no proszę zwrócić uwagę, przecież w podręcznikach szkolnych już nie doczytamy o tym, że ta notyfikacja, że Tytus Filipowicz tak naprawdę nie był ministrem spraw zagranicznych. To się stało trochę tak, że Piłsudski myślał, że on jest, on przyjechał, powierzono mu w przelocie jakby tę funkcję. Piłsudski myślał, że ureguluje to z kierownikiem pełniącym funkcję kierownika resortu, czyli Wróblewskim. Nie dopełniono pewnych formalności, także tak naprawdę Tytus Filipowicz nigdy nie miał nominacji nawet na wiceministra spraw zagranicznych. Ale jakie to może mieć znaczenie dla niepodległości państwa? A miało takie znaczenie, to znaczy no, fakta dokonane były, ale na przykład zwróćmy uwagę, myśmy wysłali depesze o notyfikacji, a ostatnio rozmawiałem z radiowcami i się pytałem właśnie,
pytanie, jaki jest zasięg, jak funkcjonowało technicznie wysyłanie tych depesz z Warszawy. Bo w dokumentach dyplomatycznych nie znalazłem odpowiedzi, żeby ktoś na tę depeszę nam przesłał drugą, że przejął tę depeszę. Więc i sprawa dalej już weszła, była poważnie rozważana na łamach prasy. Wypowiadał się znawca prawa międzynarodowego, wówczas młody prawnik, później to będzie wybitny nasz profesor prawa międzynarodowego, Julian Makowski. Julian Makowski napisał, że w Kurierze Warszawskim napisał artykuł Nasza dyplomacja i on stwierdził, że działania takie muszą budzić wśród specjalistów, cytuję, poważne wątpliwości i zastrzeżenia. Uważał, iż forma, w jakiej została wysłana nota, stanowi poważny błąd dyplomatyczny. Brak odpowiedzi na tak zredagowane i wysłane noty można było przewidzieć. Rząd polski spotkała obraza międzynarodowa, zdaniem autora artykułu, nawet powierzchowna znajomość zwyczajów międzynarodowych pozwala na uniknięcie takiej sytuacji. I dalej on mówił, jak można to było rozwiązać, bo można było to poprzez wysłanie specjalnych poselstw notyfikacyjnych, ale mówi, żeby nie wysyłać tam kilkunastu drugorzędnych literatów. Bo takich, no myśmy mieli na początku taką różną dyplomację, że tam jakiś właśnie początkujący, przyjmowano początkowo wszystkich, i młodych, i starszych, o tym za chwileczkę powiemy. I Makowski też myślał o drugim sposobie, ponieważ było w Warszawie kilku konsulów państw neutralnych i mówił, wówczas należy utrzymywać z nimi stosunki, poprosić o nowy eksekutor i w ten sposób zażądać nowego mianowania konsulów i nawiązać stosunki dyplomatyczne już inaczej. Więc w ten sposób nie najlepiej nam wyszła ta notyfikacja. Tempo wydarzeń było takie, że rząd już funkcjonował, wysyłaliśmy i tak misję. Dobrze poinformowaliśmy wizytatora apostolskiego, bo to już osobiście, czyli Ratti, o którym kiedyś tu mówiliśmy, został poinformowany już bezpośrednio w Warszawie i tutaj była dobra formuła zastosowana i proszono go, czy zaproponowano utworzenie nuncjatury. Więc można było inaczej, ale to wysłanie tego telegramu notyfikacyjnego w sposób raz nieodpowiedni, a po drugie no, ten podpis tego Tytusa Filipowicza. Czyli państwo leży w gruzach? Ale jaka jest pierwsza refleksja? A rząd działał dalej. Jaka jest pierwsza refleksja? Utwórzmy nuncjaturę.